No na pewno wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy dzisiaj z Lechem. I tak jak powiedzieliśmy sobie w szatni po meczu, że ze trenera w zasadzie, to są trenera słowa, że można mecz wygrać 1-0. To tak brzmi, tak 1-0, różnie mógł ten mecz wyglądać, natomiast dzisiaj myślę, że może poza 10-15 minutami pierwszej połówki to była naprawdę pełna dominacja z naszej strony i duży szacunek dla chłopaków, że grając kolejny mecz co 3 dni byli w stanie na takiej intensywności dzisiaj pracować i być naprawdę mega zdyscyplinowanymi w ataku, w obronie, biegać całe 90 minut. Myślę, że naprawdę fajnie się to oglądało z boku. Bardzo dobrze graliśmy super piłką, utrzymywaliśmy się przy niej, dominowaliśmy Lecha Poznań, tak? No, nie przyjechała tutaj byle jaka drużyna dzisiaj. Wyszli też, wydaje mi się, że w najmocniejszym składzie i potwierdziliśmy naszą świetną dyspozycję w ostatnich tygodniach, w ostatnich meczach. Co mogę więcej powiedzieć? No wszyscy naprawdę mega się cieszymy. Widać, że zmierza to w dobrym kierunku. W lidze mamy sporą przewagę. Przed nami kolejne mecze do końca roku. Fajnie, że to się jeszcze nie kończy, że możemy grać dalej. Dalej możemy co tydzień, czy nawet co 3 dni udowadniać, że gramy fajnie, że to się dobrze ogląda, że warto przychodzić na Raków. Może to też będzie dla kibiców jakiś taki kolejny bodziec, że warto przychodzić tutaj, tak jak dzisiaj był komplet, tam się też dużo lepiej gra w takich warunkach, widać, że są z nami. No wiadomo, że w lidze różnie to bywa z tą frekwencją, dlatego może ten mecz to też taki nowy start dla mody na Raków, na dochodzenia na mecze. Jesteście zespołem, który traci najmniej bramek w Fortuna pierwszej lidze. Jesteście zespołem, który też nie traci bramek w Pucharze Polski. Obrona Częstochowy nabiera nowego znaczenia, bo tak jest. Tyle meczów na zero z tyłu, to ja już nie pamiętam. No dokładnie. Każdy, kto śledzi nasze mecze, widzi, że naprawdę bardzo ciężko jest w ogóle dojść do sytuacji w naszych meczach i to już zaczyna się od napastników. U nas cała drużyna broni i to nie jest tak, że to jest obrona, że to jest bramkarz, którzy też świetnie do tej pory się spisują. U nas broni cała jedenastka i widać, że tutaj naprawdę jest świetnie się uzupełniamy. Jeden oddaje serce za drugiego i zdajemy sobie sprawę, że to jest fundament do wygrywania, że od obrony się wszystko zaczyna i to jest też super, że z jednej strony gramy naprawdę, uważam, fajną dla oka piłkę, jak już mówiłem, dość widowiskową. Dużo utrzymujemy się przy piłce, stwarzamy sytuacje, choćby dzisiaj naprawdę było ich bardzo dużo, a przeciwnik, no nawet jak ma piłkę, no to gdzieś tam te akcje, tak jak dzisiaj kończyły się Max na naszym 30 metrze, no i to jest naprawdę bardzo budujące, to nam daje kopa do pracy każdego dnia, widzimy, że zmierzamy w dobrym kierunku. Ale troszkę skromnie się wypowiedziałeś, bo jeżeli chodzi o twoją osobę, bo miałeś, co prawda Lech nie miał wielu sytuacji, ale były dwa bardzo groźne strzały, które obroniłeś, także też cegiełkę sporą dołożyłeś do tego sukcesu. No tak, no ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj wystąpić, bo sporo czekałem w tym sezonie na tą szansę. Cieszę się, że trenerzy mi zaufali, że dali mi zagrać w tak fajnym dla mnie meczu i dla wszystkich dzisiaj, no bo wiadomo, jakiej to było rangi spotkanie, także dla mnie te 90 minut to naprawdę czysta przyjemność i bodziec do dalszej pracy. Wymarzony rywal w 1/8? Legia. Sądzę, że z przebiegu całego spotkania byliśmy z zespołem dużo lepszym. Dominowaliśmy na boisku, dlatego to my cieszymy się z awansu. Spotkała się dzisiaj 6. drużyna Lotto Ekstraklasy i 1. drużyna Fortuna pierwszej ligi. Jeżeli widzieliśmy jakąś różnicę, to na korzyść Rakowa. Na pewno dzisiaj naprawdę bardzo dobry mecz. Zdominowaliśmy rywala, także nie było widać tej różnicy pomiędzy Ekstraklasą a pierwszą ligą. Twoja bramka Stadiony Świata, chyba jedna z najpiękniejszych, jakie strzeliłeś do tej pory. No na pewno bardzo ładna bramka, ale myślę, że jeszcze ładniejsze będę strzelał.
Czasu na świętowanie nie ma dużo, bo już w sobotę spotkanie z Wigrami Suwałki, które zakończy pierwszą rundę. Oczywiście będą jeszcze mecze rozegrane awansem z rundy wiosennej, ale już spotkacie się z tymi wszystkimi przeciwnikami, a więc tak jak mówię, no, Lech już za nami, ale przed nami jeszcze kilka ważnych spotkań w tym roku. Tak, tak, na pewno za wiele tego czasu na świętowanie nie jest, ale od jutra już się przygotowujemy do misji Suwałki. Zapytałem się Kubę Szumskiego, na jakiego rywala chce wpaść w 1/8 Pucharu Polski. Odpowiedział Legia Warszawa, a Miłosz Szczepański odpowie? Jest mi to obojętne. Na kogo trafimy, damy z siebie 100% i będziemy grać jak równy z równym.